do obejrzenia bajki pod tytułem Królik Franek i dobre zwyczaje. Thank you.
szkoła muzyki. A mama przeglądała książkę Encyklopedię roślin. W przedziale z rodziną króliczą siedział miły pan niedźwiedź. Mama skończyła oglądać książkę. Wtedy pan niedźwiedź spytał: czy mógłbym pożyczyć od pani książkę? Nie wziąłem nic do czytania. Ależ oczywiście, bardzo proszę. Mamo! Przecież tą książkę dostałaś od babci. Dlaczego dałaś ją niedźwiedziowi? Ja wcale jej nie dałam. Ja tylko ją pożyczam. Pan niedźwiedź sobie obejrzy, a później mi ją odda. Słowa mamy uspokoiły Franka. Pociąg przyjechał na miejsce. Siadamy. Królicza rodzina wysiadła z pociągu. Ciocia Lola już czekała na peronie. Ciocia! 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 Ciocia Lola! Ciocia Lola! Króliki serdecznie się przywitały. Książka z ciekawymi przygodami i suszone morele. A dla ciebie, Felu, komplet z innych bawołów i orzeszki w polenie pionowej. Dziękuję, ciociu, jesteś wspaniała. Franek rozsiadł się w wygodę i wziął do buzi garść moreli. I zaczął zachwalać, tak gorliwie gładzić się po brzuchu, że i Fela nabrała ochoty na wysuszone morele. Ale pyszna to morele! Franku, mogę się poczęstować? Nie, mama! Nie bądź tak, daj spróbować. Nie. Dlaczego nie chcesz się ze mną podzielić? Nie, bo nie! Dobrze, jak nie, to nie. Fela wzięła w łapki paczkę orzeszków od cioci. Rozerwała opakowanie, zaczęła jeść i zachwalać. Ależ one są smaczne. Co za rozkosz w buzi. Nagle Franek przestał przeżuwać swoje owoce i spytał: mogę się poczęstować? Nie możesz. Dlaczego nie mogę? Zapomniałeś, że trzeba się dzielić z innymi? Podzieliłeś się ze mną morelami? Nie. Więc ja nie mam zamiaru dzielić się z tobą. Franek był zaskoczony taką reakcją siostry. Doskonale wiedział, co ma zrobić. Wyciągnął w stronę siostry łapkę z paczką moreli. Masz, poczęstuj się! Dziękuję. Teraz ty możesz wziąć ode mnie orzeszka. Dziękuję, jaki pyszny. Dziękuję. Po jedzie, ciocia Lola zabrała królika Franka i Felę na las zabaw. Swoją wyścigówką, choć Franek
wolno brać cudzych rzeczy. Ciocia Lola powiedziała wtedy: przykro mi, Franku, ale jeżeli Borsuk nie chce ci pożyczyć swojej wyścigówki, to nie możemy go do tego zmusić. To jest jego ulubiona zabawka i chyba dlatego nie chce jej pożyczyć. No trudno, będę się bawił w wiaderku. Franek poszedł do piaskownicy i kochał się do mokrego piasku. Wysypał z wiaderka do skórek i zrobił cały żołądek babek, które się ozdobił paluszkami i liśćmi. Wszystkie wyglądały pięknie. Nagle Franek usłyszał czyjś głos. Ja też chcę takie foremki. Ja też chcę taką babkę. Pożyczysz mi foremki? Ja. No dobra. Borsuk był zaskoczony reakcją Franka. Przez chwilę patrzył na królika z nieco groźną miną, ale potem się rozpłacił. Wtedy na brzegu piaskownicy usiadła Borsucza mama i zaczęła rozmawiać z tym. Jest. Jeżeli nie dzielisz się z innymi swoimi zabawkami, to inni będą dzielić się z tobą, prawda? Borsuk zrozumiał wtedy swój błąd. Był zakłopotany i bardzo chciał go naprawić. Zwrócił się więc z pytaniem do Franka. Może jednak zamienimy się swoimi zabawkami? No dobra, dam ci naprawdę do wiaderka do zabawy. Wspaniale, synku, jesteś z siebie taka dumna. Później, pomiędzy zwierzętami, nie było już kłopotów w pożyczaniu sobie zabawy. A do chłopców dołączyła jeszcze wiewiórka Zuzia. A może wspólnymi siłami zbudujemy zamek z piasku z wielką fosą dookoła? Jak bardzo wielu pożytecznych rzeczy nauczył się u cioci Loli. Chociażby gry w badmintona. Ale przede wszystkim zrozumiał to, co najważniejsze, że warto wspierać się wzajemnie i dzielić z innymi. Thank you.